dzisiejszego felietonu Myśląc Ojczyzna, pana profesora Piotra Jaroszyńskiego. Witam państwa, szczęść Boże. Zastanówmy się jeszcze nad sytuacją polskiego szkolnictwa wyższego. Cały problem polega na tym, że szkoły wyższe mają coraz mniej studentów polskich. Młodzież polska nie garni się do nauki, ponieważ kiedy słyszy, że ma studiować 5 lat, co jest kosztowne, po 5 latach okazuje się, że wcale nie jest łatwiej zdobyć dobrze płatną pracę, no to rezygnuje z tego wysiłku wyrzeczeń związanych z kształceniem uniwersyteckim. Też zobaczy na tym perfekcję. Bez studiów znacznie lepiej zarabia, często nawet profesor polski. Ta argumentacja, ona ma pewien sens, nie można tego lekceważyć. Trudno jednak zrobić, państwa polskiego, naszej odległości, patrzymy na naród polski, że państwo, które składa się będzie tylko z pracowników, którzy będą to wyłącznie w kategoriach własnego dobrobytu, to nie chce takich państw mieć, to państwo zostanie wcześniej. Podpite, ale to są różne metody, przez sąsiadów, czy też różne, nawet międzynarodowe korporacje. W związku z tym musimy sobie uświadomić, że dla nas bardzo ważne jest, żeby utrzymać pewien poziom edukacji akademickiej. Taki poziom, który pozwoli na to, żeby Polska ta intelektualna, a tak żeby ona miała pewne oparcie w społeczeństwie, żeby miała poczucie sens tego, co robi. A ten sens wynika zarówno z posiadanej wiedzy, jak też z pewnego prestiżu społecznego. Bo młodzi ludzie pojadą za granicę, to jest poczucie, że w ich miejsce zostanie wypełnione przez obcokrajowców. Nie chodzi o to, że obcokrajowiec jest niczym, tylko powstaje pytanie o odpowiedzialność za Polskę i za polski naród. Kto tę odpowiedzialność? Przecież jeśli obcokrajowcy studiują w Polsce, to po angielsku, to nie dlatego, że ich interesuje nasz kraj, że ich interesuje język polski. Sam obcokrajowców przebywają wiele lat w Polsce, to są tutaj doktoranci. W ogóle język polski nie interesuje, kultura polska na tym miejscu. Nie łudźmy się, że dzięki temu, że studiują obcokrajowców, my odbudujemy nasze etyki. Obcokrajowcy mają swoje plany, zdobywają zwykły, tanią dyplom, który otwiera im drogę do zdobywania pracy w całej Unii Europejskiej, a nawet poza Unią Europejską. Tutaj, kiedy widzimy to, co dzieje się w uczelniach w Polsce, to właśnie ciekawe, że napływ nowych studentów, osób dorosłych, starszych, które z różnych względów nie mogły dokończyć studiów w wyznaczonym okresie, a postanawiają jednak wrócić do studiowania, i to nie tylko po to, żeby być magistrem czy doktorem, ale dlatego, że uniwersytety ciągle są takim miejscem możliwości spotkania ciekawych ludzi, którzy na pewnym poziomie intelektualnym będą to zarówno profesorowie, jak też sami studenci, właśnie nie supermarket, nie kupica, ale uniwersytet, gdzie ci ludzie posiadający pewne ambicje i zainteresowanie intelektualne gromadzą się, chcą słuchać, chcą dyskutować, chcą rozmawiać. I warto to wydaje się, że w dobie kryzysu, jaki my przeżywamy, warto postawić na ludzi dorosłych, żeby ich zachować w tym studiowaniu. A dzięki temu ten organizm, jaki jest ten uniwersytet, ten uniwersytet, który się czasem przez wiele pokoleń, on po prostu przetrwa w takim czasie. To w obecnym czasie nadciągającego coraz bardziej kryzysu wydaje się być pewną propozycją, która pomoże uratować system edukacji wyższej w Polsce. A osoby, które studiują, będą przykładem z kolei nawet dla młodszych pokoleń, że jest to coś ciekawego i wartościowego. Dlatego zastanówmy się, każdy z nas, czy nie warto podjąć studia właśnie po to, żeby samemu się rozwijać, żeby poznać.
świat ratować polskie szkolnictwo. Było to powtórzenie wczorajszego felietonu Myślący Ojczyzna, mówił do nas pan profesor Piotr Jaruszyński. Szanowni Państwo, zapraszam do czytania czerwcowego miesięcznika w naszej rodzinie. Czytać, aby być mądrym. Piękne pismo dla całych rodzin, od dziecka do najstarszych. Różne problemy religijne, patriotyczne, życiowe, porady. Zobaczcie Państwo sami. Piękny miesięcznik kolorowy i dodatek do niego. Mała książeczka, przepowiedni ojca Kliniuszki. Bardzo ciekawe, przepowiednie ojca Kliniuszki. Kto to był ojciec Kliniuszko, jego przepowiednie. Jak otrzymał ten dar widzenia przeszłości, przyszłości. Jak pomagał ludziom, również ratując zdrowie. Ale i inne sprawy. Ciekawe zjawisko, ciekawy człowiek. Przepowiednie ojca Kliniuszki. Telefonie do Fundacji Nasza Przyszłość, bo ta fundacja to pytała 94 373 11 60, powtarzam 94 373 11 60, a także końcówka 61 62, 600 205 352, powtarzam 600 205 352, a także adres internetowy www.splendor24.pl. Witajcie też Państwo po Splendor. Wydanie autorowe, justy darmowe pismo wydawane parafazji w roku. Na przeróżne propozycje, przeróżne propozycje książkowe, nie tylko książkowe, również płyty, dobra muzyka, jeszcze różne inne sprawy dla zdrowia, coś także dla żołądka. Dziękuję serdecznie, proszę Państwa. Zalecam współpracę. Ewangelizowałem także przez prasę, przez książkę Polskiego Świata. Thank you.
Słuchają Państwo Radio Maryja, przed nami godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Pakietu dla rolników, nowo i skarabów, tak, prezydent powołać ma jutro ich
1 lipca przejmuje przewodnictwo w Unii. Polska w liście do Rady powołuje się na zapisy traktatowe, które nie wspominają o częściowym wysłuchaniu. Polskie władze argumentują, że powinna być ono jedno, całościowe. Proszę Kołęcka, Polskie Radio, Brukseli. Prezydent Władimir Putin w trakcie pobytu w Kijowie, w Polsce, 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 w
średnie 5 zł i 4 zł, to jest 5 zł, a euro 5 zł, to jest 5 zł, to ważne, to powinien wysłać się ludzi. To jest te groże luzowane w obliczonym okresie ubiegłego roku, to o kilka groszy taniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Obecnie za paliwo najwięcej płacą kierowcy w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w opolskim. Spadające ceny spowodowane są następującym czynnikiem, tłumaczy Krzysztof Marzek, analityk e-petrol.pl. Systematycznie, ale powoli szkodała cena ropy naftowej. Spadki mogłyby być większe, gdyby nie złotówka osłabiająca się w ostatnich dniach względem dolara. Eksperty prognozują, że w kolejnych dniach ceny paliw jeszcze się obniżą, ale... Nie ma co liczyć na to, że te obniżki będą mieć bardzo gwałtowne. W sprawie obniżek wiele będzie zależeć od piątkowego spotkania OPEC, na którym może zapaść decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy. Nawet jeśli zostanie ona podjęta, to eksperci szacują, że ceny na stacjach nie wrócą do poziomu sprzed roku, gdy były niższe od obecnych o 80-90 groszy na litrze. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. I ta bardzo dobra informacja kończy magazyn Północ Południe. Oto Sobolewski. Kłaniam się nisko, życzę spokojnej nocy. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Autopromocja. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię Między kropkami w każdą sobotę o 19.15. Weronika Wokulska, zapraszam. Autopromocja. Powtórka programu. W naszym studiu Teresa Wójcik, biznes.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rozmawiać chcemy o ropie. Jeśli zdążymy, porozmawiamy także o gazie skroplonym. Ceny ropy spadają. Czy byśmy mieli do czynienia z odrzuconym podwróceniem trendu? A jeśli tak, to dlaczego benzyna nie tanieje? Bo nasze wszystkie media zachwycają się tym, że ropa tanieje. Ale to jest fakt. Tylko, że ta ropa tanieje na razie w kontraktach terminowych. To znaczy w kontraktach zawieranych co najmniej na dostawy w przyszłym miesiącu. A to wcale nie znaczy, że za tę ropę w tej chwili nasze rafinerie płacą już tak tanio. To raz, a dwa. Najbardziej tanieje ropa lekka wydobywana z łupków Stanów Zjednoczonych. Ropa Brent i ropa Ural, czyli rosyjska, no to nieco mniej tanieją. No i tak jak powiedziałam, ten spadek ten bezpośrednio rynek detaliczny odczuje dopiero za powiedzmy miesiąc. Czyli mniej więcej w środku wakacji możemy spodziewać się nieco niższych cen benzyny, a może błędnie? No, jeżeli w międzyczasie ropa nie pójdzie znowu w górę. Dlatego, że w końcu czerwca, dokładnie 22, czeka na spotkanie półroczne państw OPEC+, plus, to znaczy Rosja i jeszcze dwóch czy trzech wielkich eksporterów ropy, którzy mają podjąć kluczową decyzję. Czy utrzymują zmniejszone wydobycie, czy też wręcz odwrotnie pozwolą ropie tanieć. Od razu powiem, za tym, żeby ropa nie taniała, są na pewno Rosjanie, ponieważ tania ropa to mniej dochodów rosniewcu do skarbu państwa. A to najważniejsze. A to najważniejsze. Czy zatem jest możliwe, że tej ropy będzie więcej, czy jednak Rosjanie przeznaczają swoje zdanie i będą indywidować ceny? Jeżeli Rosjanie utwierdzą w podobnym przekonaniu Arabię Saudyjską, to sądzę, że utrzymają jednak to limitowane wydobycie. Natomiast Amerykanie się nie przejmują tym, że ropa tanieje i co miesiąc jest po prostu wydobycie surowców.
nazywają ją odręcznie dla tego roku lekko albo chłodko. Proszę Państwa, Rosja i Ave Maria, który chce sobie wynagrodzić lata sankcji, no ale z drugiej strony amerykańskie sankcje mogą spowodować, że ropa irańska znowu nie będzie pożądanym towarem na rynku światowym. Trzeba się z tym liczyć, widząc w perspektywie albo tanią, albo drożejącą końcówkę. Na razie czekamy, aż tak zniszczy cenę swoich pani moderatorów, także na stacje benzynowe, bo one przychodzą później w ruchami. No tak, ale to powtarzam, to jest ten sposób. Na giełdach, zarówno w New Yorku, jak i na giełdzie londyńskiej, zawiera się kontrakty terminowe, miesięczne albo i dwumiesięczne, albo i dłużej. I to jest cena, którą się uzyskuje danego dnia, ale z dostawą tej ropy opłaconej w takim czy innym wymiarze ceny, dopiero za miesiąc, dopiero za dwa, za trzy. Więc jeżeli ta ropa dziś jest tania, dziś kosztowała niedużo, to tak, to ona za rynek się pojawi, dopiero co najmniej za miesiąc. Obniżki cen ceny również to wyprawiła. Teraz porozmawiamy jeszcze kilka chwil o gazie skroplonym, o LNG, oraz tych, którzy w ten sposób odciąć się niejako, czy dywersyfikować źródła dostaw energii do Polski, czy to jest szansa? No, szansa jest ogromna, ponieważ terminal Świnoujście imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego docelowo, a więc relatywnie niedługo, będzie mógł przyjmować już nie 5 miliardów metrów sześciennych, ale 10 miliardów metrów sześciennych. Została niedawno przyjęta ustawa terminalowa, która właśnie umożliwia to rozbudowanie naszego gazoportu. Oczywiście ten gaz skroplony to jest już dywersyfikacja samej natury rzeczy, ponieważ będziemy mieli różne źródła dostaw tego LNG. Mamy umowę z Katarem, mamy z Amerykanami, być może jeszcze jakiś inny będziemy mieli oferentów tego gazu LNG. Czyli nie sądzę, żeby wbrew niektórym opinią ten gaz był tak specjalnie kosztowny. Raczej sądzę, że będzie tu konkurencja. A czy Rosjanie na tym rynku również się liczą? Tak. O to chodzi, że Rosjanie uprzytomnili sobie, że poza dostawami za pomocą gazociągów Nord Stream 2 i Nord Stream, który lada chwila niestety zostanie uruchomiony, jest jeszcze rynek gazu skroplonego. No i w związku z tym już nie Gazprom, ale Nowatek specjalizuje się w produkcji tego gazu skroplonego. W tym celu powstała spółka, takie konsorcjum, w którego skład poza Gazpromem wszedł Sinopec i Total. I na Jamalu budują duże zakłady skroplające gaz. I oczywiście gazoport eksportowy, który będzie ten gaz eksportował. Kończąc, będą walczyć również o polski rynek? Tak, walczą również o polski rynek. I tutaj mamy trzech rosyjskich graczy. Dwóch
Jeden jest całkiem nieduży, więc pominiemy go, nazywa się Bluagas. Drugi to jest Kryogas i jest związany z Gazprombankiem. A trzeci to jest właśnie Nowatek Polska. I to już jest duży gracz. Z tym, że na razie tego gazu skroplonego z importu rosyjskiego jest niedużo, ale prawdopodobnie będą starali się walczyć i wyrwać każdy kawałek. Teresa Wójcik, portal biznes.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polskie Radio 24. Głowem wszystko. Powtórka programu. Dzień dobry, witam Państwa w programie Sprawy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Mizera, sędzia Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, witam pana radny. Panie sędzio, zaprosiłem do pana do naszego programu, ponieważ pojawiło nam się takie orzeczenie Sądu Europejskiego dotyczące Rumunii, ale ja chciałem się zapytać też o inny sąd, który jest usytuowany w strukturach europejskich, a moim zdaniem ma duży wpływ na życie naszych obywateli, a mianowicie sąd w Strasburgu, który jest troszeczkę innym sądem, tak naprawdę przez Strasburgu jako taka bardzo dobry jest. Nie powiedzie. I panie sędzio, jak to jest? Czy ten sąd rzeczywiście jest jakąś dalszą instancją? Czy on jest nad sądem, nad polskimi sądami? Jak to wygląda? No, powiem tak, no, świetnie pan to skwitował. Świetnie pan skwitował, że ten sąd w Strasburgu. Świetnie pan skwitował, sąd w Strasburgu ten. Bo matko, matko ta boska obrotowa w radiu latający, radio obrotowa, wyczerpuje wszystkie tematy testowe. Skargę kasacyjną czy też kasację i czekać, czy po tym wyroku sądu apelacyjnego czy okręgowego, który jest prawomocny, już powinien to zrobić. To są te święta. Panie drugi krajowy, te są jednoznaczne. Już musi być wyczerpana pamiętasz. To są te święta. Matki Boskiej. Nie ma już instancji, która by powodowała, że nasz obywatel może to skarżyć. Wtedy przysługuje mu dopiero po wyczerpaniu, jeżeli już nie będzie miał żadnej możliwości. W naszym kraju dopiero do Francji, do Strasburga, czyli w Alzacji znajdzie się on, to jego skarga, naszego obywatela, każdego obywatela. Powiedzmy jeszcze może naszym słuchaczom to, co jest ważne, że tam trzeba mieć powód, prawda? To nie jest tak, bo to konwencja mówi, jakie te prawa powinny być przestrzegane. Ale oczywiście. I to nie jest... No właśnie. Proszę, panie redaktorze. Powiedzmy może wszystkim słuchaczom, jak to wygląda, bo to nie jest tak, że każdy wyrok nadaje się do tego Strasburga. Ale oczywiście. Konwencja składa się, bym powiedział, z bardzo małej liczby tutaj artykułów i one są sformułowane, bym powiedział, bardzo w sposób ogólny. Na przykład prawo do swobody wypowiedzi, prawo do równości broni, domniemania niewinności, prawo do, bym powiedział, sprawiedliwego, uczciwego czy fair sądu, prawo do wolności stowarzyszeń, wolności wypowiedzi, pracy. I z tych artykułów, jeżeli strona jest niezadowolona i widzi naruszenie poprzez orzeczenie swoich praw, może to zdecydować, ale musi wykazać, że któraś z tych wolności praw zagwarantowanych konwencją została naruszona. No tak, i tu jest też takie, taka kwestia prawa do rzetelnego sądu. Ale mnie tak naprawdę jeszcze interesuje taka rzecz. Skąd się, no zdaniem, brały problemy, bo ja sobie przypominam, że Polska tych procesów dużo przebywała w Strasburgu, bo szanowni państwo, to też trzeba wyjaśnić, że jeżeli my idziemy do Strasburga, to my się skarżymy na swój własny kraj i to jest w tym momencie, no przynajmniej moim zdaniem, dość przykre, bo no ten
tą swoistą skargę, powództwo, czy jak to nazwiemy, kierujemy przeciwko Polsce. Jak pan myśli, skąd wynikały te problemy? Bo chyba pierwsze takie skargi na masową skalę były składane w sprawach aresztowych, coś dawno temu. Zgadza się pełna zgoda, panie redaktorze. Może tutaj chodziło o środek stosowania tymczasowego aresztowania, czyli te pre-trial detention. Czyli jeżeli skarżący stwierdził, że sprawa jego była rozpoznawana zbyt długo lub przebywał w warunkach właśnie zastosowania tego konkretnie środka zapobiegawczego, jak tymczasowe aresztowanie, no to można powiedzieć, że jesteśmy wręcz wzorcowym krajem, jeżeli chodzi o tak zwane wyroki pilotażowe, systemowe, które obejmują czy zmuszają państwa do zmiany, w ogóle całej zmiany swojego systemu w danym zakresie. To jest charakterystyczne dla tak zwanego wyroku pilotażowego. Jeżeli większość skarg podpada pod tego typu rozwiązania, no to państwo jest zmuszone, każde państwo, nie tylko my jako Polska, do zmiany swoich rozwiązań ustawowych w tym zakresie. Poniekąd bym powiedział, ale Strasburg to wymusza na porządku krajowym. A czy to nie jest tak, bo pamiętam, jak tacy moi dość chyba cyniczni troszeczkę koledzy mówili, że no wszystko jest dobrze, Polska przyjęła konwencję, ale nie przyjęła się, że rząd ją przyjął, ale ona na dole się nie przyjęła. Czy to nie były problemy z pewną praktyką, przyzwyczajeniami, że te wnioski prokuratorskie były traktowane jako taki dowód tego rodzaju. Przecież pan doskonale pamięta, że od chyba w 1995 roku Rada Europy rekomendowała, i to były zalecenia, że jedynym organem, który może stosować tymczasowe aresztowanie, jest sąd. Pamięta pan, że do 1995 roku mógł to robić prokurator. Tym bardziej może teraz budzić to zdziwienie, że obecnie już Europa mówi tak, że jakiś inny organ, niekoniecznie, prawda, tutaj tylko sądowy, i z tym prokuratorem byłbym teraz rozmowy. Ale przyjęliśmy zasadę, tylko sąd nie polemizuje, czy prokurator może, czy nie może. Taką przyjęliśmy. Proszę zwrócić uwagę, no byliśmy jednak w całkiem innym ustroju. Jeżeli chodzi o rozwiązania demokratyczne w tak zwanej starej Europie, stara się dostosowywać nasz porządek do ogólnie panującego w krajach starej Europy. Bym powiedział tak, no bardzo trudno jest coś od razu, co jest od nas, u nas niespełna 25 czy prawie 30 lat, dostosować do porządku, gdzie to są utrwalone demokracje. Złodzieje, profi kredyt, lichwiarze, no i teraz tu trzeba, wiesz, zrobić porządek. Ja tak też chodzę do tych sądów, ja może sprawiedliwy nie jestem tak często, ale też się zastanawiałem nad tym usytuowaniem kwestii tego, kto decyduje o tymczasowym areszcie. W Polsce jest tak, że o tymczasowym areszcie w pierwszej instancji decyduje sąd rejonowy, czyli sędzia sądu rejonowego jednoosobowo o tym decyduje. Bardzo często ma bardzo mało czasu, nie oszukujmy się. I czy to jest chyba jednak bardzo ważna kwestia. Wolność człowieka, prawda, pozostawanie go na wolności, życie, praca, i nagle on tam idzie do tego aresztu. Czy tutaj ustawodawca nie popełni jakiegoś błędu? Czy to nie powinno jednak być tak, że to sędzia sądu okręgowego decyduje o tym, no ten, który ma większe doświadczenie jednak, prawda? Zgadzam się, tylko przekornie pana, panie redaktorze, przecież znajdę przypadki, gdzie są sędziowie sądu rejonowego, 50-latkowie czy powyżej, a w sądach okręgowych są młodsi ludzie. No i kwestia, który z nich ma większe doświadczenie? Czy sam fakt, że zasiada w sądzie okręgowym, możemy twierdzić, że predestynuje go do znamienia, że ma większe doświadczenie? Nie wiem, pomyślmy. Ja tak teoretycznie to prawda. Natomiast zwrócić uwagę, że asesorów wyłączono z orzekania w zakresie tego środka zapobiegawczego. Ja uważam tak, jeżeli ktoś otrzymuje władzę od prezydenta tego kraju w zakresie bycia sędzią i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, no to uważam, że tu już nie ma przelewek i bierze na siebie tę odpowiedzialność. A dalej wydaje mi się, że, bo powiem zupełnie szczerze, mam takie wrażenie, że ten Strasburg to nam trochę pomógł z tymi aresztami. W tym sensie mniej jest chyba tych spraw, ale nadal mamy bardzo dużo spraw, które są w Strasburgu, które dotyczą przewlekłości postępowania, i to są takie sprawy, które rzeczywiście, no trudno jest to wytłumaczyć, kiedy ludzie nie wychodzą z sądu pierwszej instancji przez 10 lat. Jak pan myśli, panie sędzio, jako też członek Krajowej Rady Sądownictwa, co my powinniśmy zrobić? Bo oczywiście można te skargi pisać, tylko jak to możemy systemowo rozwiązać w Polsce, żeby nie dochodziło do takich sytuacji?
panie redaktorze, orzecznictwo w Strasburskie, powtarzam, wymusza zmiany w tym zakresie. Jeżeli chodzi o składanie wniosek, tak, to jest fakt stwierdzony poprzez liczby, że znacznie częściej prokuratorzy wnoszą o zastosowanie tego środka najbardziej rygorystycznego. Z zalecenia strasburskiego, z tego co jest mi wiadomo i jak to śledziłem, tak zwane alternatywne sposoby, czyli poręczeń majątkowych, dozorów, aby stosować ten środek najbardziej rygorystyczny, już bym powiedział w takich sytuacjach naprawdę uzasadniających go. Mówiąc krótko, aby nie było zbyt, że tak powiem, wolnej ręki do pozbawiania kogoś, chociaż tymczasowa areszta nie jest pozbawienie wolności, no ale do osoby zgodzi się pan, czy on odbywa to w warunkach aresztu śledczego czy zakładu karnego, to bym powiedział tak, no... To jest raczej to samo, prawda, jeśli chodzi o... inaczej, zarówno taka osoba, jak i taka znajduje się w warunkach odosobnienia. Tutaj zgodzimy się. Strasburg to wymusza i rozwiązania systemowe, powtarzam, jako kraj jesteśmy, bym powiedział, wręcz pionierem takich rozwiązań systemowych, co do zakresu chociażby stosowania tymczasowego aresztowania, no w pewien sposób bym powiedział tutaj wpływają chyba w sposób pozytywny na jakość tego orzecznictwa i w ogóle na kształt sądownictwa w naszym kraju. Bardziej ujednolica, na pewno. A co z tą przewlekłością? Co to, bo to jest taka rzecz, która się stała modna. I co to z tym zrobić? 10 lat, dajmy na to, nie wychodzimy z pierwszej instancji. Zgadza się, panie redaktorze. To, jeżeli wyrok po 10 latach, no to trudno powiedzieć, żeby to coś miało wspólnego ze sprawiedliwością. Proszę zwrócić uwagę, że ten, że tak powiem, problem toczy nie tylko nasz kraj, ale większość krajów. No, wspomnę Włochy, kraje, bym powiedział tutaj, no śródziemnomorskie, to jest problem, bym powiedział, systemowy. No i niestety, jeżeli się coś z tym problemem, tak pan zaznaczył, nie zrobi, to niestety, ale rząd, kraj, a co za tym idzie tak realnie, no każdy z nas, podatników, za to płaci. Bo proszę zwrócić uwagę, Strasburg przyznaje pewne kwoty. To nie są małe kwoty. I tak, wymusza... kiedyś był taki przypadek, że w 4 miesiące się ministerstwu pieniądze skończył. Pamiętam, jeden z takich poważnych publikatorów ogłosił, że nie ma już pieniędzy, bo się skończyło. Nasi obywatele są coraz bardziej wyedukowani. Z każdym, bym powiedział tutaj, naruszeniem, które tam no, gdzieś usłyszą, jakiś prawnik im to podpowie, czy kolega, czy w ogóle media nagłaśniają, proszę zwrócić uwagę, no, przodujemy, jeżeli chodzi o te skargi do Strasburga. Jesteśmy coraz bardziej świadomi społeczeństwa. No, no właśnie, i to jest taki aspekt, powiedziałbym, pozytywny, ale tutaj, panie sędzio, tak sobie pomyślałem, ten Strasburg to taki pozytywny dla nas do końca nie jest. No, powiem może dlaczego, a państwo może się zdziwicie, ale mówiąc złośliwie, to jest troszeczkę powód do średniowiecza. A dlaczego? No bo to Kazimierz Wielki wprowadził takie ustawodawstwo w Polsce, żeby nie odwoływać się do sądu w Magdeburgu, właśnie spraw, które dotyczyły miast, które były zakładane na prawie magdeburskim. I do końca Rzeczypospolitej tak nie odwoływać się do sądów zagranicznych. I co z takim spojrzeniem, panie sędzio? Jak to jest? Panie redaktorze, pewna zgoda. Widzę, że tak powiem, pana erudycja historyczna jest na bardzo wysokim poziomie. Tak, to większość redaktorze, powtarza, że jednak jeżeli dane państwo zdecydowało się przystąpić do wspólnoty, no to poddało się siłowo pod jurysdykcję tego już dojechał, chociaż nie będzie. Panie redaktorze, czytałem wypowiedzi wielu prominentnych brytyjskich polityków, którzy twierdzili, że jednym z aspektów pozytywnych Brexitu jest co? Uwaga, to co pan powiedział. Wyzwolenie się spod orzecznictwa tego Trybunału. No tak, ale Polska dzisiaj się raczej z tego wyzwoli. Myślę, że jest taki dylemat, bo większość osób... To nie jest Anglia, ale Polska i chce, żeby to jest inny kraj. Miały te kompetencje. No to jednak ten Strasburg lubi. To nie jest taki trochę rozdwojenie jaźni albo jakiś taki problem, który mamy systemowy. Ale oczywiście, że tak. Także widzicie państwo, są to bardzo ciekawe powtórki, bardzo interesujące w Radiu Koncita.